Siemka moi drodzy, z tej strony Buszu, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Trochę mnie nie było, spokojnie wracamy z boostowaniem wiedzy, czyli serii coachingowej, gdzie oglądamy sobie dema, powtórki i ja wam mówię, co możecie robić lepiej na przykładzie innej gry. Oczywiście jest też możliwość, że tak powiem, zakupienia coachingu. Cena obecnie to 60 zł na 1,5 godziny. Cały czas coachingi są dawane, bo często dostaję takie pytania na priv, także możecie się odzywać. Mam osoby, które wychodzą właśnie po takim coachingu z brązu do diaksa, mam osoby, które z diaksa do mastera wyprowadzam. Oczywiście nie jest to wszystko zależne ode mnie, ale też od osoby, czy się stara, czy mnie się słucha, ale mimo wszystko myślę, że taki coaching warto zakupić, niż kupić sobie po prostu kolejnego skina na przykład do Zeda. Na dole macie także podanego maila, na którym możecie wysłać powtórki, tylko takie powtórki z maila biorę naprawdę bardzo, bardzo rzadko, także szanse są minimalne, dlatego że coachuję prywatnie, dlatego że daję też coaching subskrybentom i wspierającym na YouTubie. Jest opcja wspierania na dole, możecie się zainteresować i właśnie spośród wspierających i subskrybujących na Twitchu losuję co miesiąc też osobę do coachingu. To też jest bardzo spoko, bo coaching normalnie kosztuje 60 zł, ta opcja jest dostępna za 20 zł, około 20 parę, a szanse na wygranie też są duże, bo takich subów nie ma za dużo, także też można się tym zainteresować. Dostałem tutaj powtóreczkę z YouTube'a. Ogólnie jak wysyłacie na maila, to lepiej to zrobić właśnie w taki sposób, że wysyłacie swojego powa, czyli z pierwszej osoby, nagrywacie jakimś OBS-em i wysyłacie mi na maila. Takie coś jeszcze jest szansa, że oceni. Właśnie tak kolega mi wysłał. Nagrał, wysłał to jakieś 3 tygodnie temu. Dobrze się w sumie stało, że wysłał mi to wcześniej, dlatego że teraz zrobiłem sobie miesiąc przerwy od rola, nigdy nie miałem tak długiej przerwy. Najdłuższa to miałem jakieś 2 tygodnie na wakacjach powiedzmy. Dlatego fajnie moim zdaniem, bo mogę sobie teraz trochę odetchnąć, nabrać sił. A też nie znam się po prostu na nowych itemach. Jak obserwuję trochę, bo obserwuję jednak mimo wszystko. Widzę, że jest ten powalony item na tanków, ogólnie, że tanki są powalone. Ale aż tak dużo moim zdaniem... Tutaj trochę poprawiłem kadr, żebym był bardziej w środku. Aż tak dużo się nie zmieniło, w sensie są nowe itemy i jest inna meta. Ale mniej więcej to wszystko wygląda tak samo. Jasne, inaczej się zdobywa szóstkę, kraby wstają trochę później, ale jakby cała logika gry jest mniej więcej taka sama. Nie było aż tak dużo zmian, bardziej zmiany dotyczyły dżungli. My jesteśmy na midzie i zrobię sobie taki mniej więcej coaching, jak robię wam po prostu na priv. Wiadomo, że będzie trochę skrócony, bo też nie ma co wrzucać 1,5-godzinnego materiału, także nie będę wszystkich wątków rozwijał, ale tak pokrótce. Zrobię wam jakąś zajawkę, jak to wszystko wygląda. Jeszcze też możecie coś po sobie zostawić. Ja mam trochę przeziębiony głos, taki okres zimowy, ale takie łapki w górę czy komentarze na pewno rozgrzeją moje serduszko. Okej, to co zawsze mówię moim podopiecznym, uczniom, osobom, które coachuję, jak zwał, tak zwał, jest to, że jak jesteśmy sobie przed gierką, tutaj akurat już pojawiliśmy się na linii, ale możemy to sobie zanalizować, jest przedstawienie, jak my chcemy grać grę. Czyli jak my chcemy grać mida. Jasne, nie musimy tego robić, ale jeżeli dajemy sobie jakiekolwiek założenia, to jakikolwiek plan jest lepszy niż brak planu. I jeżeli weźmiecie sobie na logikę, bo tu gram na Yasuo, Z kontra Yasuo, jeżeli nie umiecie tego robić, najlepiej to rozbić na czynniki pierwsze. Z jest to assassin, który opiera się na swoim combo, tak? Combo. Yasuo jest to z kolei postać autoatakująca, czyli postać autoatakująca jest oczywiście lepsza w długich tradeach. Jeżeli gramy Zedem, chcemy tak grać ten matchup, że po prostu zadawać obrażenia z combo i możliwie szybko wychodzić. Chcemy sprokować elektro, zadać obrażenia, czekać na cooldown następnych naszych spelli. Yasuo chce właśnie wejść w ten matchup w taki sposób, że chce skrócić dystans, wejść z jakiegoś EQ i zrobić z autoatakami, bo oczywiście na autoataki taki Yasuo wygrywa. Także tak to chcemy zagrać. Ten matchup nie jest prosty dla Zeda, dlatego że Yasuo może oczywiście za pomocą swojego W zablokować nasze Q, wtedy nasza Ereczka nie bije już w ogóle obrażeń. Ten matchup jest też taki, że oczywiście Yasuo nas outskaluje. Yasuo jest dobrze skalującą postacią, skrytem się dobrze skaluje, Z jest to postać Lethality, Assassini aż tak dobrze nie skalują. Też jako postać grając Zedem, są, że tak powiem, 3 pary spajki na midzie. Powiedzmy jest 3 level, 6 level i 1 item. Ja to zawsze sobie tak rozbijam mniej więcej. Oczywiście wszyscy Assassini spajkują na 3 level, dlatego że mają wszystkie spary, mogą zadać obrażenia. Jakiś Z, jakiś Fizz, jakiś Sylas nawet możemy podciągnąć, to jest spoko. Na 6 najbardziej spakują postaci, które się opierają na 6. Na przykład taka Akali mocno spakuje na 6, dlatego że jej RK jest mega dobra do wymiany 1 na 1. Na pierwszym itemku także spakują postacie, które dość dobrze skalują, też potrzebują poziomów, żeby coś robić, ale też ten pierwszy item im dużo daje. Na przykład taka Akali też mega dobrze spakuje na pierwszym itemie, dlatego że wtedy już mam powiedzmy ten 9 poziom, jej Q kosztuje bardzo mało energii, a ten pierwszy item też jej daje fajnego bursta. Także możemy sobie takie spajki podzielić. Oczywiście Z kiedyś miał dużo większy spike na RC, bo jego RK kiedyś naprawdę była bardzo, bardzo ważna. Obecnie bije aż tak dużo obrażeń, także to nie jest aż tak duży spike, ale trzeci level dla Zeda jest bardzo ważny. Trzeci level dla Yasuo aż tak dużo nie zmienia, dlatego że Yasuo oczywiście, no,
nie dostaję aż tak dużo z trzech poziomów, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, a na pierwszym itemku już jest bardzo spoko jasło, także jasło będzie szukał takiego spajka właśnie na pierwszym itemie, co nie znaczy, że na początku jest postacią słabą, dlatego, że ma letal tempo, który jest po prostu operuną. Okej. Okay. Na pierwszy błąd jest... Okej. Okay. Tutaj zostało popełnione kilka błędów. Po pierwsze, jest coś takiego jak maksymalizowanie value spella, prawda? Czyli jeżeli ktoś nie wie, co to jest coś takiego, że chcemy dobić miony i przy okazji dać obrażenia przeciwnikowi, co jest oczywiście dobre w tej sytuacji, bo jednocześnie dobiliśmy 3 miony i zadaliśmy obrażenia Yasuo, także spoko. Tylko problem jest taki, że ten Yasuo jest słaby, jeżeli ustawi się idealnie tak, żeby dostać obrażenia z naszego kół, po prostu nie powinien tu stać i powinien no inaczej to rozegrać. Kolejna kwestia jest taka, że masz zablokowaną kamerę. I przykładowo, zamiast mieć informację o tym, co robi tutaj Yasuo i w ogóle mieć podgląd na niego, to my mamy kamerę skierowaną w taki sposób, że mamy tutaj informacje, które nam nic nie dają. Ta kamera powinna być ustawiona tak, żeby te informacje były tutaj poszerzone, że tu był nasz główny ekran. No powiedzmy, że tak, nie? Żeby też widzieć postać. Dlatego to jest bardzo ważne. Może to nie wydaje wam się dużym błędem, ale to jest duży błąd. Na najwyższym poziomie nikt nie gra z zablokowaną kamerą. Zablokowaną kamerę blokujemy tylko i wyłącznie, kiedy jest jakaś akcja, bijemy się. W tym momencie akcja jest statyczna, bo się nic nie dzieje, dlatego spokojnie możemy sobie odblokować kamerę. Kolejny błąd jest taki, że jeżeli używamy Q na miniony, no to naturalnie nie możemy użyć tego Q na Yasuo. Jasne, że w tym przypadku się udało, ale to bardziej wynika z błędu Yasuo niż naszego dobrego zagrania. Także naturalnie lepiej dobić ten minion z autoataku, a zostawić Q na przeciwnika. Dlaczego? Q za to jest chyba kwestia 6 sekund cooldownu. Jeżeli my używamy Q, Yasuo powinien mieć w głowie, że my jesteśmy bezbronni i przez 6 sekund możemy nas wbić. Czy to zrobi? Wątpię, ale jeżeli ja byłbym tym Yasuo, to widzę, że jest takie okienko, gdzie mogę wbić na przeciwnika. Okej. Okay. I tu przez ten czas no jest, musisz być ARK, no bo nie masz jakby... Nie masz cooldownu na swoim Q. Kolejna kwestia jest taka. Nie wiem, czy to widzicie. Ja od razu to zauważyłem. Patrz, jak chodzi twoja myszka. Tutaj. Tutaj. Po pierwsze, wolno ją klikasz, a po drugie, bardzo daleko. Zwróćcie uwagę na to, że jak klikamy tak myszką, to nasze ruchy są dużo wolniejsze, niż jakbyśmy klikali w ten sposób. Dlatego, jeżeli chcecie mieć dobre zagrania mechaniczne, być lepsi właśnie mikro, to musicie bardziej bliżej siebie klikać myszką. Dlaczego? Załóżmy sytuację, że leci wasz skillshot, i my chcemy go uniknąć. To w tej kwestii, jeżeli klikamy pod siebie, bardzo szybko możemy go uniknąć. A w kwestii, kiedy klikamy tak, to nasz czas reakcji jest dużo, dużo wolniejszy. Dlatego po prostu musisz bliżej siebie klikać myszką i zauważysz efekty, że będziesz po prostu z czasem grał lepiej. No i te klikanie też jest bardzo wolne. Widzimy, jak to wszystko wolno idzie. Ten Yasuo jest bardzo słaby. Ogólnie jak wy jesteście na przykład Yasuo, też zwróćmy uwagę na to z drugiej strony. Jeżeli wy widzicie, bo ogólnie dobrego gracza wyróżnia to, że nie patrzy tylko i wyłącznie na miniony przeciwnika, które chce dobić, ale też na swoje miniony. I w tym przypadku, jeżeli jesteście Yasuo i patrzycie na swojego miniona, to macie pewność, że w tym przypadku, jeżeli Z na przykład patrzcie, Z se chodzi w kółko i nagle podchodzi tak o prosto, to ja już wiedząc tym Yasuo bym wiedział, w sensie będąc tym Yasuo bym wiedział, że na 100% rzuci Q. Ale nie wiem, czemu ten Yasuo się tego nie domyśla, także no słabo ze strony tego Yasuo. Widzimy też, że jakiś invade był na redzie, no Ken akurat podkręcił Ruta. Też wiemy, patrzcie, nie wiem, czy dużo osób z was o tym wie, cały czas się zaskakuje, że ludzie o tym nie wiedzą. Po 7 milionach Yasuo ma dwójkę, także w tym momencie powinieneś uważać. Dlatego, że ten Yasuo może dobić dwójkę, szybko sobie dać punkt poprzez kontrol i poskakać z E. Po tym minionku ma dwójkę, albo po tym, zależnie którego szybciej dobije. I teraz zrobisz błąd. Dlaczego? Ty masz dwójkę dopiero za 2 miniony i podszedłeś bez sensu. Także ten Yasuo powinien w tym momencie wykorzystać przewagę drugiego levela, a ty powinien się trochę wycofać, czego on nie zrobił i ty też nie zrobiłeś. Także w dwóch sytuacjach jest to błąd. Bardzo daleko myszka, bliżej siebie. Błąd? Dlaczego błąd? Te miniony i tak dojdą. Nie masz szansy tego sfrizować, bo twój wave jest zbyt daleko. Nie będę tego wyjaśniał aż tak wszystkiego, no bo jak ja bym miał teraz wyjaśnić, jak, na czym polega freeze i tak dalej, to byśmy tu jeszcze spędzili 20 minut, a wydaje mi się, że też trochę szkoda to czasu. Jeżeli chcecie zobaczyć materiał z wave managementem, postaram się go gdzieś tutaj podrzucić, ale w dużym skrócie, jeżeli chciałbyś sfrizować tego wave'a, to musiałbyś poczekać, że na przykład twoje miniony były tutaj, wtedy pójdziesz tu na sekundę i jest ok. Twoja odległość między tobą a przeciwnikiem też jest zbyt duża, także w tym momencie po prostu powinieneś wycofać i na spokojnie dobić tego miniona z kuja autoataku. Także tutaj duży błąd, niepotrzebnie podszedłeś tak blisko i dać się obić przez Yasuo i troszkę przez miniony, nie? Patrz, kolejny duży błąd. Ogólnie, jeżeli stoimy przed towerem, to miniony się fokusują na tobie, a nie na towerze. W tym momencie mamy 600 HP prawie po level upie, już po level upie i straciliśmy ponad 150 HP, tylko dlatego, że staliśmy przed towerem.
czyli ponad jedną podkę. W tym momencie musiałeś wywalić podkę w błoto, dlatego że nie potrafiłeś kliknąć poza towera. Jeżeli klikamy poza towera, miny się fokusują na towerze i straci on troszeczkę HP, ale my nie tracimy tego HP. Także w takiej sytuacji naturalnie trzeba cofnąć poza tower. Ale jak widzimy, ty cały czas się znajdowałeś przed tym towerem. Tu powinieneś kliknąć za, żeby się zagrował na tym towerze. Cały czas jesteś przed. Jasne, podobiłeś fajnie miniony, ale jakim kosztem, nie? Ogólnie zdaje mi się łatwo resituje pod towerem, też zacznijmy od tego. Dobijanie spoko, ale to taka bardzo ważna mechanika. Ten ja sobie popełnił błąd, bo użył podki na full HP. Ty w tym momencie też powinieneś użyć podki, brakuje ci 300 HP. Podka obecnie odnawia 120 HP, także na spokojnie jedną podkę możesz użyć. Szukamy Q, bo mamy Tales of Blood i chcemy po prostu zregenerować nasze życie. Jak mamy cooldown na Q, no to już bym go użył. I jeszcze zbudujemy shielda, super. Bardzo daleko myszka. Bardzo daleko. Ok, i teraz jest twój czas. On nie ma swojego Q. My mamy swoje combo. Ja bym tutaj szukał, bo ten Yasuo, weźmy mu też w głowę. Będzie na pewno chciał dobić tego miniona, bo jest low. Dlatego on teraz podejdzie tak. My na spokojnie możemy szukać combo W, E, Q. I to powinno być teraz tak zagrane. Gdzie my klikamy tała bez powodu i dajemy mu miniony za darmo i nie używamy W. No nie było to zbyt świeże. Po raz kolejny. Też nie starajcie, nie oddawajcie minionom, przeciwnikowi minionów za darmo. Jeżeli widzimy, że on podchodzi pod tego kanona, a kanon jest warty bardzo dużo golda, no nie możemy mu tak bezpańsko dać kanona, nie? To jest też duży błąd. Użyję Q, szukamy zaś jakiegoś combo. My jeszcze nie użyliśmy elektro, mamy trzeci level. Power Spike, o którym mówiliśmy. To jest dobre, bo bijemy się w minionach. O. Po pierwsze, w takiej sytuacji, jak idziemy do końca, chcemy użyć podka na samym początku, w razie kiedy byłby all-in, tak? Tak. Po drugie, target champion only możemy użyć, żeby nie zaatakować na przykład miniona. I spoko, użyliśmy elektro, spoko. Tylko powinniśmy od razu użyć naszego W, a nie na samym końcu. Bo tak jak mówiliśmy, jeżeli Yasuo się bije na autoataki, on cały czas tutaj letal tempo nabija. I to nie jest dla nas dobre, jeśli bicie nam takie autoataki. I tak nie wyszło najgorzej, no ale też nie wyszło najlepiej. Plus jest taki, że on ma 300 HP, my mamy przewagę dwóch potek. Powinniśmy mieć przewagę trzech potek, ale daliśmy się obić minionom. Także w tym momencie, jeżeli dobiłem te minionki, o, no teraz już troszkę bardziej wyszedłeś, nie? Także już cię nie atakują. Teraz możemy go zabić. I używamy od razu drugą potę, nie? W takiej sytuacji. To nie był dobry czas na spingowanie. Na spokojnie po minionku mogliśmy to zrobić. Nie wiem, czemu cały czas nie użyć tej drugiej poty. I teraz ja bym olinował tego gościa. Zdajmy sobie sprawę, jaką mam przewagę. Przewaga nasza jest bardzo duża. On jeszcze nie ma potek. I na spokojnie, Q i on jest martwy. On jest martwy. W, jakby się zdaszało do W, dał autoatak i Ignite, on na 100% jest tutaj martwy. Także trochę nie zna nie limitów. Ten Yasuo też jest słaby, bo wchodzi w cokolwiek. Tu jeszcze autoatak mogliśmy wyprowadzić. Potem E, cofasz się z W, dajesz mu autoatak, ten taki ulepszony z pasywką. Ignite, on flashuje, flashuje zanim z autoataku jest martwy. I cały czas możemy go zabić. Ogólnie też taka sytuacja mówię swoim widzom, żeby też sobie zdali sprawę, jak silni jesteśmy, bo my w tym momencie mamy 100 HP więcej od Yasuo. Jesteśmy silniejszą postacią w Eevee, o czym sobie powiedzieliśmy. I mamy podkę. Nie wiem, czemu tej podki nie używamy, bo mamy taką przewagę, że tą podkę możemy użyć. Dużo osób też nie wiem, czemu zostaje podkę na Ignite'a, w momencie kiedy zostanie Ignite'a. Ale ta podka jest zredukowana, a jeżeli możemy sobie odnowić tam powiedzmy 30 HP, to lepiej sobie odnowić 120 od razu, nie? Znaczy to też jest niemądre. No i on cały czas mniejszą ilością zdrowia nam tutaj skacze jak małpa. A my nic nie robimy. Zablokowana kamera zaś, nie widzieliśmy ganka. Do końca powinniśmy iść, cały czas użyć podki. Bo ten Kane też jest martwy, a być może byś go dive'ował. Ach. To jest poziom Silver 4, przypominam. W, auto, attack. Troszkę lepsze ustawianie się. Niepotrzebny ten ruch, nie widziałeś ZA. Auto, attack. Tutaj źle skancelować autoatak, bo nie użyłeś się od razu. Skancelować też autoatak. Autoatak Ignite wydaje mi się, że już jest martwy, a na pewno jakbyś dał jeszcze W i dał jeszcze kolejny autoatak, byłby martwy. W takiej sytuacji chcemy jak najszybciej spuszczać miniony, czyli co robimy? Używamy speli W i Q, także dojść wszystkie miniony, a my ani razu nie użyliśmy W ani Q do spuszczania. Czyli chcemy spuszczać to jak najszybciej, że miniony te się nie zatrzymały i żeby przeciwnik stracił jak najwięcej. Także kolejny błąd, bardzo dużo błędów do tej pory. Tutaj nie wiem, czy w sensie, no marnowanie czasu. Yasuo już wrócił na mida, my użyliśmy jeszcze jakoś losowo spele i straciliśmy z tego powodu całego wave'a straciliśmy. Także w tym momencie po prostu, jak chcemy coś takiego zrobić, no po prostu używamy W, Q od razu. Ja używam tu W, w te miejsce, W używam tu,
kół w taki sposób, żeby dwa shuriken trafiły i jeszcze E używam i w sekundę puszuję tego wave'a, także takie rzeczy naprawdę mają duże, duże znaczenie, ziarnko do ziarnka i zwierzę się miarka, nie? Okej, fajnie jest to, że patrzy na inne linie w sumie. Od razu Dirk i Pink. Zabrakło Pinka. Pierwsze co powinien zrobić też wracając do bazy. Zdrowie jakie nam się regeneruje jest takie samo tutaj i tutaj. Mamy na tyle dużo zdrowia, że możemy sobie pójść od razu wyjść z bazy i kupić to w przerwie. Możemy też kupować jakby przedmioty przez P. Dużo osób robi to poprzez klikanie, wiadomo, że to jest dłuższe, a jak klikniemy P, no to wiadomo, że robimy to po prostu z biegu. Jeżeli mam deficyt zdrowia, bo tu mógłbyś od razu wyjść z bazy i by ci się zdrowie odnowiło, prawda? Ogólnie też bazę chcemy opuszczać na powiedzmy takim procencie zdrowia, bo wiadomo, że też jest pasywna regeneracja, także 95%, 90% możemy spokojnie opuścić bazę. I kwestia jest taka, że załóżmy, że mamy tyle zdrowia, to nie robimy czegoś takiego, że stoimy cały czas tutaj, tylko od razu jak wrócimy do bazy, idziemy tutaj, w to miejsce gdzieś klikamy, kupujemy wtedy przedmioty, jak mamy właśnie taką ilość, to wychodzimy. Bardzo dużo czasu wtedy zaoszczędzamy, bo w tym momencie, patrz, jest 32 sekunda. Ja w tym momencie bym już opuszczał bazę, 34, bo jest taki pułap HP. A ty tu zmarnowałeś 12 sekund. 12 sekund różnicy. Ja, a ty. Jest różnica, nie? Kolejna kwestia jest taka. Ja wiem, że jak jesteśmy w bazie, to chcemy zmaksymalizować naszego golda wydanego i kupujemy jak najwięcej, żeby mieć jak najsilniejsze itemy, ale w tym przypadku, jeżeli chcesz mieć potkę już, kupisz te 5 potek i jedna potka kosztuje 5, ten, masz jedną, wiadomo, ale wydajesz 200 golda, to już lepiej sobie kupić potkę tą odnawianą potkę za 120 golda, która de facto kosztuje tak naprawdę 60 golda, bo sprzedają za 60 golda. Ona kosztuje 120 golda? Dobrze mówię? 150, sorry, 150 golda. Ona kosztuje 150 golda, pomyliło mi się, nie sprawdzałem 150 golda. Na pewno kosztuje 150 golda, tak? No tak, musi kosztować 150 golda. Także ona kosztuje 150 golda, czy kosztuje de facto 90 golda, bo za 60 ją sprzedajemy, a ty w momencie kupić potki za 200 golda, których prawdopodobnie i tak nie użyjesz. Także w tym momencie, jeżeli chciałbyś mieć właśnie aż tyle potek, to powinieneś sprzedać tą potkę jedną i kupić sobie odnawialną potkę. A takiego czegoś nie robiłem. Nie róbcie tego, widzowie. Ogólnie kupowanie potek nie jest opłacalne. Po pierwszej bazie, wiadomo, że można sobie kupić jedną potkę na jakiegoś olina ewentualnego, jeżeli macie te 50 golda i nie chcecie odnawialnej kupić, a w tym momencie, jeżeli chcecie mieć regenerację, odnawialna potka naprawdę jest spoko. A takiego czegoś dawno nie widziałem. Jeszcze ta jedna na koniec. No i Pinka powinieneś kupić. Nie kupujcie tych 5 potek i nie używaj tak speli. Bo ogólnie spele mają swój cast time. Czyli w tym momencie, kiedy używasz Q, to się na chwilę zatrzymujesz, nie? Czy zamiast być szybciej na linii, jesteś zaś wolniej z linii. To jest bez sensu. Ale fajnie, że się patrzy na inne linie. To jest całkiem spoko akurat. Widzimy, że Yasuo nie ma, może zejść, też moglibyśmy to spingować. Albo cofnąć do bazy. I już tu nie będę gadał o slow pushu i takich rzeczach, bo tu podstaw ewidentnie brakuje. I ta zablokowana kamera. Ogólnie tak jak mówię, z zablokowaną kamerą dużo osób nie lubi grać, ale no dopóki nie spróbujecie, nie nauczycie się. Tak samo jest jak zaczynacie jeździć na rowerze, jeździć autem, jeździć na rolkach, nartach. Na początku jest słabo, czujecie się drewniane, nie, ale z każdym kolejnym razem idzie wam coraz lepiej. Tak samo jest z odblokowaną kamerą. Po prostu wychodzimy z bazy, odblokowujemy sobie kamerę, przyzwyczajamy się i potem wychodzi to dużo naturalniej. Cały czas się boimy. I teraz agresja w łeku. Super. No, te Q trochę spóźnione, bo wiadomo, bo żona nas użyje. Oj, takie coś nie. Dobra, teraz cofka. Bo już nie mieliśmy cooldownów, o czym mówiliśmy. Na autoataki on z nami wygrywa dłuższe trady. Potka, jak już kupiłeś te 5 potek, to użyj te potki. Nie wiem, czemu cały czas potek nie użyłeś. Mamy deficyt 400 zdrowia. Po 3 czekajmy Q i WQ i on pada. Q. I wy mi mówicie, że wy nie umiecie wejść z brązu albo silvera. Ogólnie tak jak mówiłem, wejdź do głowy przeciwnika. Co byś zrobił na miejscu tego Yasuo? Poskakał po minionach. Tutaj jest jedyny możliwy minion, do którego może skoczyć. Na pewno tutaj użyje swojego E. Przewidźmy to i użyjmy tam Q. Wejdźmy mu trochę do głowy. Wreszcie niepotrzebny, bo zaś widziałeś, że on zawracał. Użył E. W tym momencie zawraca, czyli zaś użyj gdzieś E tutaj. Nie musimy flashować. Cały czas przez całą walkę nie użyliśmy potki, który kupiliśmy 5. I chcę to jak najszybciej spuszczać. Q na jak największą ilość minionów.
No ale też może być, spoko. I buszujemy szybko. Nie użyliśmy ani razu warda w tej gierce. Zamiast użyć ematek, ja bym na twoim miejscu się skupił, żeby teraz użyć WQ. WQ na te miniony. No za wolno, za... Q na jednego miniona. Nie możemy tak robić. Jak użyjemy Q na trzy miniony, to naturalnie, że szybciej to spuszujemy. Widzicie to. Jakiegoś warda bym użył. Plejta nie opłaca się brać. Okej. Okay. Nawet warda mogłeś tutaj stawić pomiędzy te dwa kamienie, żeby mieć wizję, gdzie Yasuo zejdzie. No i zaś ten Yasuo wrócił na mida. My dopiero teraz cofamy. O, jeszcze sprawdzasz OBS-a, czy wszystko się nagrywa. I zaś straciliśmy całego wave'a. Tylko dlatego, że nie umiemy resetować. Cały wave to jest kwestia 100 golda, 200 golda plus expa. My w tym momencie, wiadomo, że expa jest dużo bardziej wartościowy niż gold na początku szczególnie. Dlatego my w tym momencie oddajemy po prostu całego killa. Tylko dlatego, że nie potrafimy odpowiednio zresetować. Tu bitcoiny są? Nieźle. No także resetowanie jest bardzo ważne i to właśnie szybkie puszowanie wave'a, bo przez to, że wolno puszujemy wave'a, gościu zdąży wrócić, my nie dopuszujemy tego wave'a. No i skapa. No wejść w głowę przeciwnika, tak jak mówiłem. Przebić po prostu, gdzie on będzie skakał ze swojego E. No i ta myszka za daleko, te Q gdzieś tutaj daleko, jak on jest tutaj. Używajmy skillshotów na przeciwnika, będzie nam dużo łatwiej trafiać. I nie wykorzystujemy swojej przewagi, w sensie on ma berserkerki, to jest jakby mały spike, ale my jesteśmy dużo silniejsi i nic z tym nie robimy. I cały czas to zablokowana kamera. Informacje, które nam kompletnie są potrzebne, do informacji, które chcemy zyskać. Nie mówię o tym, że właśnie ani razu nie został wart postawiony. Wizja kuleje właśnie. Że nie trakują dżunglera, ale to są bardziej zaawansowane rzeczy. My w tym momencie musimy się skupić na podstawach, żeby po prostu utrzymać się w tym silverze, co najważniejsze, a potem wyjść z tego silvera. Bardzo daleko myszka, patrz, ty cały czas tutaj jeździsz, zamiast tutaj. Myszką chcę się poruszać gdzieś tutaj. Przy postaci, jak najbliżej, a nie tu. Bo tak to wygląda na razie. Będzie też filmik do mechanik, spokojnie. No nie wiem, czy przed tym nie pojawi się filmik do mechanik. Ale też będę nagrywał dzisiaj. Podka cały czas nieużyta. Cały czas mamy 4 podki, sorki. Mamy 4 podki. I poruszamy się na pułapie deficytu 400 zdrowia, gdzie na podka mamy 120, także może nawet dwóch użyć. I po prostu mamy te 4 podki, ich nie używamy, nie? Tym bardziej, że widzimy, że gościu będzie w nas wijał. Mogłeś użyć W i uniknąć po prostu tego kół, jakbyś był lepszy mechanicznie, szybciej. Znaczy teraz użyj podka. Dobra, poczekaj, aż Ignaj się skończy, także to dobrze. Patrzymy tutaj i zaś zablokowana kamera. My w tym momencie nie wiemy nawet, czy możemy tu przejść, bo nie widzimy, co robi ten Yasuo. Także zaś tragedia. I nie używaj 3 potek naraz. Jakbyś miał teraz nagle paść, to tracisz 2 potki. Także to jest błąd. Nie powinno się używać więcej niż jednej potki naraz. 4 potki! Dobra, widzę, że z grubej rury tutaj poszliśmy. Tutaj jest pite, jest pite. No te kół widzimy takie... No, niedokładne, patrz. On tu skacze, skoczył ledwo co, także nie skoczy od razu. A my rzucamy jakieś kół na niej, gdzie twój kursor teraz poleciał. Takie... Zdób ci, wyceluj w niego. Trochę przestraszony jesteś, zupełnie nie ma czemu. Możesz w niego wbić już 10 razy, tutaj go zabić. Szkoda. Misujesz też autoataki. W tym momencie... Czekaj. W tym momencie jak miałeś kół i miałeś erkę, mogłeś zdodżować jego kół, bo wiadomo, że użył kół na miniona inaczej, żeby to dobić. Albo E. No i w tym momencie mogłeś użyć R-kę, Q w dwie strony, żeby zadać obrażenie z dwóch shurikenów i też byłby martwy. Miniony nas atakują. 18, 9, 9, 18. Oj, to nie jest dobry moment, żeby sobie muzykę zmienić, kolego! Fabinho. Fabiano. No w takiej sytuacji nie, nie. Ja zaś cofa, albo przerwam Murika, albo puszujemy jak najszybciej. Wyjdźmy z bazy szybciej. Mierce kupmy. Idziemy na midanie na topa. Tak, dobrze się przypomniało ci się. W użyjmy od razu, jak wychodzimy z bazy. Cały czas nie użyliśmy W, przez co byliśmy wolni na linii. Jakbyśmy użyli od razu, to by nam zdążyło się wrócić. No i szkoda, bo mamy przewagę cały czas. Teraz już w ogóle. A nie wykorzystujemy tego. Zdejmijmy mu shielda z Q i potem wchodzimy z combo, nie? A my używamy speli na minionów. Jak używacie speli na minionów, to nie jest powinien sobie pomyśleć: Jezu, ale głąb. Dlaczego jaki głąb? Bo jeżeli wy używacie speli na miniony, to automatycznie nie możecie użyć spela na Yasuo. Jeżeli ja bym był Yasuo i widzę, że Z użył Q na właśnie miniona, to widzę, że przez 6 sekund jestem bezpieczny, bo nie może tego Q użyć na mnie. I wchodzimy. Od razu Q nam wróci. Patrz, jak się boimy. My jesteśmy silniejsi od niego. W tym momencie W, RK,
żeby zdodżować W przed R-ką. Ogólnie tak się używa, jeżeli ktoś nie widzi poradnika do Zeda mojego. Dodżujemy właśnie jego podrzut z R-ki. Shuriken 3 jest martwy. No niestety. I tak widzisz, bardzo dużo okienek jest przegapionych. I zaś tankuję miniony. To mam nadzieję, że już się nauczy, że nie tankuje się minionów, bo dużo HP nam biorą. Okej, Yasuo zszedł. No też w ogóle nie romujesz, ale ciężko jest, żebyś romował, jak ty nie potrafisz mida też zdominować. Nie wiem, masz 1-0-1, ale to na razie nie wygląda dobrze. Bo ten Yasuo już powinien paść 5 razy tutaj. Ale fajnie, że obserwujesz to. Zawiecie tower zacznie bić, także to na tym powinien się skupić. WQ szybciutko. W takiej sytuacji musimy używać WQ. No i super, i umiesz takie coś, a myślałem, że może tego nie potrafisz. Już W możesz użyć, żeby się szybciej przetransportować. Ale to nieważne. I potrafisz. Okej. Już bym cofał, dałbym jakąś wizję przeciwnego. To się nie opłaca. Dlaczego to się nie opłaca? Mamy na item, czyli na Eclipse'a. Ten plate nam nic nie daje i tracimy tempo. Jasne, wzięliśmy tego plate'a. Tu W mógłbyś użyć akurat. No i teraz W do spuszowania szybciutko. Tak jak wcześniej. Tak jak wcześniej? No tak jak wcześniej. Ja domyślam się, czemu nie używasz tego W, dlatego że pewnie się boisz, że to ktoś tu przyjdzie. No ale musimy podjąć to ryzyko, tym bardziej jak mamy flasha. No i widzisz, top i patrz, i to jest właśnie kwestia tempa. Zasłonicie czy się nie zasłoni? No zasłonił cię, ale nie musiał. I w tym momencie bardzo dużo śmierci na low elo jest właśnie w taki sposób, gdzie bierzemy plate'a, którego nie musimy wziąć, bo plate jeszcze będzie stał, jest 11 minuta, my zdążymy cofnąć, wrócić silniejszymi, jeszcze wziąć tego plate'a. A my bierzemy plate'a, który nam nic nie daje, bo stać nas na item, w ogóle ludzie nie trakują itemów, czyli ile brakuje nam do następnego itemku. Zostajemy na midzie, gridujemy na wave'a, którego jeszcze nie potrafimy szybko spuszować i w sumie to powinien się wywalić, a to, że przeżyłeś, to jest bardzo duże szczęście. No i patrz, wzięliśmy se plate'y i no, na co stać? No ja bym też nie kupował tego armora, jak już to bym kupił se longsworda, no, ani jednego pinka nie kupiłeś. Dobrze kupić pinka i postawić go w pixel bushu gdzieś, tutaj albo tutaj. Mam nadzieję, że wiecie, co są pixel busze. No bo tam stoi bardzo, bardzo długo. Okej. Pamiętajcie, że miniony są fokusowane te, które są najbliżej. Najpierw jest, że tak powiem, typ miniona, czyli wiadomo, że pierwsze są fokusowane kanonki, melasy i range, a potem te, które są po prostu najbliżej. Słaby ward, nie stawiajcie tak warda. Wardy chcę ustawić na przykład w takich ważnych przejściach, typu tutaj dać warda i widzimy to przejście, albo w krzakach, wiadomo. A ten ward tam nic nie daje, bo no słanie Drake'a, który nie mógł być robiony, bo Genie jest na bocie, nie, teoretycznie. A za chwilę tak byśmy przeszli wokół tego Drake'a. Jak już chciałeś odkryć Drake'a, to lepiej dać warda tutaj, tu na środku, albo tutaj na przejściu, że wiadomo, że jak ktoś tu idzie, to robi Drake'a. A jak przeskoczy, to i tak ma tu na środku, bo ten w picie, no nie daje ci wizji za bardzo. Daje ci na Drake'a, ale nie daje ci na to przejście u góry, na rzece. Zaś wolne puszowanie. Fabian. Wzięli Heralda. Gdzie oni mogą być? Nie ma to planera. No będą tutaj. Będą tutaj. No będą tutaj. Nie ograsz już tego. No będą. Bez sensu. Nawet jakbyś tam podszedł, to byś nic nie zrobił. Także jak chciałeś dać wizję, to stój tutaj i daj warda jakiegoś tutaj. W tym miejscu. Jeszcze tak daleko czekaj z tym wardem. Ja byś nie znał zasięgu. No niestety, bardzo słabo to wyglądało. Duży błąd. Te budki też nie są dobre, nie kupowałbym ich, a na pewno nie tak szybko. Oni są full AD, także ma to sens. Ale no ma to sens w sumie na full AD team, ale chyba i tak bym wolał albo GA kupić, chociaż nie lubię tego itemu, albo Dev Dance'a nawet. W takim zedzie. I zaś wolne puszowanie. Okej. Nie będę się skupiał na teamfightach, bo i tak trochę się rozgadałem, dajcie znać, czy wolicie takie właśnie dłuższe odcinki, czy krótsze odcinki, bo wiadomo, że tu jest jeszcze dużo rzeczy do omówienia. A jeżeli chcecie właśnie zobaczyć te teamfighty, co dalej tutaj Fabian robi, no to jeszcze mogę to omówić. Jeżeli chcecie właśnie zobaczyć dalsze poczynania Fabiana, dajcie komentarz, dawaj Fabian. I ja z takim komentarzem, jeżeli będzie kilka, nagram dalszą część. A jeżeli nie, no to po prostu omówimy sobie kogoś innego, bo też wiadomo, że dużo jest ludzi, a czas jest ograniczony, a też myślę, że taki materiał, powiedzmy, 20-30 minutowe lepiej się ogląda niż materiał godzinny, ale możecie też dać znać, bo nie wiem. Tutaj jeszcze poruszę temat tylko buildu, który jest bardzo słaby, dlatego że kolektor jest to item. Kurde, no nie wiem, czym chce mi się gadać. Kolektor nam daje po pierwsze kryta,
którego Zed nie wykorzystuje, daje nam aktyw, który jest bardzo słaby. Kolektor sam siebie jest słabym itemem. Kupujemy pozdrowienia Lorda Dominika, które nam dają kryta, mamy 40% kryta. Zed nie opiera się na autoatakach, Zed opiera się na spelach. Spele nie mogą skrytować, więc wiadomo, że kryt nie jest nam aż tak potrzebny jak Letality albo procentowa penetracja. Zamiast właśnie Lorda Dominika kupujemy Seryldę. Seryldę jest dużo, dużo lepsza. Przeciwnicy są w miarę tanki, ale nie aż tak bardzo. Dlatego mamy, patrz, 1, 2, 3 itemy, które nam dają procentową penetrację. A Letality to jest flat penetracja, czyli dobra na squishów. Mamy za mało flat penetracji. Yumu można kupić Edge of Night, zamiast kupować 3 itemy właśnie na procentową penetrację. Jasne, Eclipse jest dobry, ale moim zdaniem kupowanie Black Leavera jest to zdecydowanie za dużo, tym bardziej, że przeciwnicy nie są zbyt tanki. Także build do poprawienia. Jeżeli nie znacie buildów, nie umiecie buildów, fajna stronka, nie mam z nim sponsoringu, lol VVV, tam wpisujecie czempiona. I są najpopularniejsze buildy, są buildy od prosów, także to jest stronka, z której ja też korzystam i moim zdaniem jest bardzo, bardzo spoko. No i tak jak mówię, dajcie znać, czy wolicie takie dłuższe odcinki, ponadgodzinne, czy chcecie dalszą część przygód Fabiana zobaczyć, bo jest to mocny gracz. I też właśnie, jeżeli wam się to w ogóle podobało, dowiedzieliście się czegoś, jeżeli coś po sobie zostawicie, będzie bardzo spoko, bo filmiki się lepiej pozycjonują. Tyle to ode mnie, trzymajcie się, miłego dzionka i elo.